Siemanko, z tej strony MJack i oto drugi odcinek. Właśnie skończyłem nagrywać pierwszy, no to lecę z drugim. Zrobiliśmy sobie w ostatnim odcinku, naprawiliśmy bazę, zrobiliśmy sobie tutaj kilka podstawowych narzędzi i sobie pomyślałem, że w sumie możemy tutaj... Zalecane spożycie kalorii. Okej, okay. To sobie jeszcze złapmy coś najpierw. Żebyśmy sobie pozwiedzali trochę okolicznych jakichś, o, na przykład rozbitych części. Bo... No. Ule. Fajnie by było jednak zdobyć coś. No, coś przydatnego. Ostatnio odkryliśmy komponenty na Seaglade'a, czyli taki łazik podwodny, który będzie nam pomagał się poruszać. I w sumie jeszcze nie sprawdziłem, jak. Ile będzie mnie kosztować jego wybudowanie. Bo jednak to kosztuje materiały. I nie wiem jeszcze jakie. Więc zobaczmy sobie. Osobiste, sprzęt. Pływająca pompa powietrzna. Urządzenie pływające, które pompuje powietrze do rury. Służy jako punkt startowy do ciągu rury. Wow. Gdzie to było? Gdzie był Seaglade? Tu jest. Bateria smar, miedziany przewód i tytan. Uno momento. Z czego robi się smar? Kurde, zlepek nasion wodorostów. Ale dobra, będzie nam potrzebny miedziany przewód. Bateria będzie nam potrzebna, więc weźmy sobie grzybki kwasowe. Kurde, mylą mi się przyciski. Powaga. Powaga, nie mamy miedzi. Ja, no to lecimy po miedzi. I przy okazji poszukamy sobie tego, srebra. O, tu byłem nawet. No tak. Ło, wow, ile kwarcu. Czego ja go nie zebrałem? Ja chyba tego nie zwiedziłem do końca. Słyszałem cię. Dwa? Auć. Ło, patrzcie jaka żyła. Żyła, nie wiem, nie mogę tego nazwać złotem. Żyła rzeczy, o. Umieram z głodu. Fajnie by było zjeść sobie coś, więc wypłyniemy, zjemy sobie i zaraz zanurkujemy tam z powrotem. Zjedz. Okej, stabilizacja kalorii. Dajemy nura i szukamy miedzi. Ta. Pyk. Rozbił wychodnię wapienną. O, miedź. Idealnie. Pozbieramy sobie troszkę tego. Nie! Patrzcie, ile tego tutaj jest. Tutaj tylko pływać to zbierać. No i pilnować się tlenu. Nie przeżyję. Wiedziałem. Wiedziałem! Tylko, że ja za wolno pływam, żeby przed nimi uciec. No fuck. Gdzie to teraz było? God damn it, to było chyba tutaj. Straciłem te rzeczy? Ja nie mogę. Jak się te gówniaki odnowiły, to ja stąd spadam.
Patrzcie tu magicznie. O, rzeczy ze mnie. Aha, czyli te rzeczy normalnie ze mnie wypadają. Dlatego ich nie mam przy sobie. Ło, coś przyleżyło. Wiem, że jest ciemno. I wiem, że się zaraz duszę. Myślałem, że jeszcze raz zginę. Nieostrożnie pływam. Kurde, nic nie widzę. Tu widzę. Blede. Potrzebuję te kamyczki zbierać, ale tak jakby nie widzę, gdzie one są zbytnio. Aha. Nowy dzień już wstaje, więc poczekam chwilę. Ale fajna gierka, mi się podoba strasznie. Tutaj jest tyle nowych rzeczy, tyle nowych mechanik jest tutaj zastosowanych, że mi się to po prostu podoba. Tyle w temacie. To jest coś fajnego. Tylko się nie da inaczej opisać. Jest po prostu bardzo fajnie zrobiona gra. Ja poważnie nie widzę. Okej, trudno. Przecież tutaj jeszcze nie raz przypłyniemy, no. To nie jest pierwszy i to nie jest ostatni raz, kiedy tutaj przypływamy. A to mnie zainteresowało. Nic ciekawego. Ło! Przyszło mi teraz powiadomienie o 30 sekund. Ej, widzicie to? Po prawej stronie. Co to jest? To jest chyba radio, że przyszła nam ta wiadomość jakaś. Moment, gdzie? Gdzie jest nasza baza? Tam jest. Ło, jak odpłynęliśmy daleko. Płynię tam. No dawaj, o Boże, jak on pły... Ach. Muszę sobie płetwy zrobić. I Seaglada. Więc będziemy musieli jeszcze raz się pomęczyć w taką dłuższą podróż i popłynąć po te. Ale najpierw wiadomość. Odbieranie zapisanego wezwania o pomoc. Tutaj kapsuła ratunkowa 3. Wysyłamy nasze współrzędne. Uszczelniamy kilka dziur w naszym awaryjnym skuterze Seaglade, więc jeśli spóźnimy się na spotkanie, nie wpadajcie w panikę. Nie wracajcie do domu bez nas, poważnie. Tylko bez odbioru. Lokalizacja sygnału przesłana do PDA. Ciekawie się tutaj o! Kapsuła ratunkowa 3. Płycizna. Załoga zgłaszała uszkodzenie skutera Seaglade. Wow. Dobra, zróbmy sobie baterię. Teraz tak, narzędzia, nie, narzędzie osobiste, nie, tutaj, smar, dupmy te rzeczy, bo to dużo miejsca zajmuje, o Boże, ile mam kwarcu, dupmy te rzeczy, weźmy sobie tą kostkę jedzeniową, dupmy to, wejdźmy, weźmy sobie to zjedzmy. Płyniemy tam jeszcze raz po te rzeczy, po te pnącza. O ja, bo potrzebny nam jest i smar, i guma silikonowa. A te dwie rzeczy robi się z tego.
Więc niestety, ale musimy tu przypłynąć, pomęczyć się trochę. Ale w najlepszym układzie, jak to dopłyniemy tutaj, weźmiemy te rzeczy, to już będziemy się coraz szybciej poruszać, więc tak jakby... Co to jest? Łódnica. Jak? O tak. O, próbka wodorostu. Fajnie. O Boże, nie to. Weźmy tego jak najwięcej możemy. O, widzicie? Już brak miejsca. Ale to jest fajne. Zużyjemy sobie troszkę tej gaśnicy, żeby szybciej dopłynąć do domu. Trudno. Zobaczcie, tak, a tak. Minimalnie szybciej płyniemy przynajmniej. No tą gaśnicę można bez problemu sobie zrobić. Proszę, troszkę szybciej tutaj jesteśmy przynajmniej. Okej, okay, no to wchodzimy, robimy sobie to co chcemy, czyli Seaglade'a i płetwy. Szybciuchno. Pyk, pyk, pyk. Tak, bierzemy sobie smar. Bierzemy sobie gumę silikonową. Smar jest niezbędny przy budowie pojazdów. Wow, dzięki za info. I gumy silikonowej teraz sobie narobię na zapas. Okej. Okay. Teraz tak. Bierzemy sobie Seaglade'a. Nareszcie! Seaglade. Seaglade zwiększy twój maksymalny zasięg eksploracji. Dla własnego bezpieczeństwa spakuj zapasy na dłuższą podróż i nigdy nie oddalaj się więcej niż 5 km od najbliższej kapsuły lub bazy. Dobra rada w sumie. Wujcie, dobra rada! Nie, dobra, nie. Żenada, a nie dobra rada. Wujcie, żenada. Weźmiemy sobie płetwy. Fabrykator korzysta z dostępnych danych, aby zapewnić produkcję sprzętu odpowiedniego dla danego środowiska, używając miejscowych materiałów. Dla twojego bezpieczeństwa tego ustawienia nie można zmienić. Thanks. Powiedzmy, że dziękuję. Okej, okay, i teraz będzie różnica. W pływaniu ogólnym, ale jest Seaglade. Tym już w ogóle będziemy pływać. Zobaczcie. Teraz jest prędkość. I mamy latarkę. Co też jest spoko. Możemy to wszystko wyłączyć, na przykład w dzień. Będzie sobie pływać i złapać rybkę. No, teraz jest łatwiej. Wiecie co? Ja bym popłynął do tej kapsuły, która zgłaszała problemy. Gdzie ona jest? O, tam jest ta kapsuła. Dobra, płyniemy tam. Bo to jest płycizna, więc poradzimy sobie. Easy. O! Te wielkoludy to sobie zeskanujemy. To muszę uważać, bo one też są groźne. Okej. Okay. Gazonat. Jezu, jaki śmiech. O, mamy kolejną wiadomość, ale no na razie popłyńmy tam. No. Uwaga, postępująca degradacja rdzenia napędowego Aurora może doprowadzić do eksplozji? Co? Aurora nam wybuchnie? No nie gadajcie. O, patrzcie, to już jest tutaj blisko. A jak nam piźnie Aurora, to będzie ciekawie. O, złom, pozbieram sobie. Słyszałem cię, gnoja, ale nie został. Tu jest. Seaglade, ale mamy już. O, tu można wpłynąć. Gdzie? Okej.
New blueprint. No w ten sposób możemy też blueprint zbierać? Wow. Włókniczna siatka, widzicie? Utleniacz? Tuby koralowej. Patrzcie, my tu mamy schematy, które odblokowaliśmy do tej pory. Kompas. Ja. Tu. Blat. Tabliczkę. Okej. Nie ma tu jeszcze nic? Są jakieś nowe rybki. Co? Nie możemy nic zeskanować? Bez sensu. Dobra, już weźmy tego Seaglade'a. Zawsze ty na mnie. Plus do tytanu. Tu jest to coś, co mogę zeskanować. Fuck! Where are you, bitch? Get the fuck out! Get the fuck out from my room! I'm playing Subnautica! Bitch! Get the fuck out! Osad soli. To nowość. Tego jeszcze nie mamy. O! Palnik laserowy. To dobrze. Przyda nam się. Wiecie, bierzemy teraz takiego pyk, który wypływamy w chwilę, dłup jak wyskoczył. Dobra. Skany krótkodystansowe sugerują, że ten biom podtrzymuje obszerną bioróżnorodność i jest połączony z szeregiem sieci małych jaskiń. Ten? Bo to jest ten nowy, w który wpłynąłem teraz. Wow. Do zebrania tego surowca wymagany jest specjalny sprzęt. WoW. Coś mi przepłynęło. Wiem co. To mi przepłynęło, co mogę przeskanować. Ja skanuję wszystko w tej grze. Ja chcę zeskanować wszystko. Łopatnica. Okej. Wychodną piaskowca. Złoto! No fucking way! I need this shit. Upuść. Tytan sobie znajdziemy. Ale to nam jest potrzebne. Złoto i tutaj srebro powinno też być. Ej, bo nie wypłyniemy na czas. Płyń. Dawaj. Gdzie jest to złoto? Złoto. Wiem, że gdzieś tu jesteś. Kurde no. Kurde no, złoto straciliśmy. Kolejny fragment palnika laserowego. Czy to już będzie całość? Nie, 2 na 3. Płyniemy. Dawaj. Bitch. Psiu. Nie no, wypłyń już. Już weź tego powietrza. Dawaj. Płyniemy. Jej. Będziemy mieli palnik laserowy. Fajnie. New blueprint acquired. Batch. Dobra, płyniemy do swojej bazy. O, tytan.
Znaczy złom, no ale to jest, z tego jest tytan. Dobra, płyniemy sobie do bazy. Jak sobie dopłyniemy do bazy. O! Tego nie mam. Co to jest? Pływak. Ło, jakie fajne. Dobra, płyniemy sobie do bazy. Jezu, jakie one mają dziwne dźwięki! What the fuck? Dawaj, 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 dawaj. Okej. I zobaczmy to nowe powiadomienie, które dostaliśmy. Odtworzenie zapisanego wezwania o pomoc. Tu Ozis z kafeterii. Co się dzieje, do cholery, chłopaki? Nie ostrzegali nas, że coś takiego może się wydarzyć. Nasza kapsuła została prawie zniszczona przez spadający dok Simufa i teraz wisimy nad krawędzią systemu jaskiń. A to groźne A to groźne coś? Czekaj, 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 bo ja tego nie doczytałem, halo. I teraz wisimy na krawędzi systemu jaskiń, a to groźne wężopodobne coś próbuje się przegryźć przez kadłub. Ratujcie nas. Oh fuck. Diament? Chyba sobie mogę na razie pomarzyć. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Jedzonko. Zawsze spoko. Teraz tak. Bierzemy sobie szybko. Nie mam miejsca, ten złom przydałby się przerobić. Tyle by było. I płyniemy do nich. Ej, nie wziąłem wody. Miałem wziąć wodę jeszcze. Okej. Płyniemy im na pomoc. Tam są. Głębokość 100 metrów, poradzimy sobie. Popłyniemy im jeszcze na pomoc. Jak już i chyba będziemy kończyć drugi odcinek powoli. Ocalały, udało ci się przekroczyć swoją tygodniową dawkę ćwiczeń o 500%. Dane wykazują, że pływanie było twoją ulubioną aktywnością. Zróżnicuj swój wysiłek fizyczny dla równomiernego rozwoju mięśni. Mrs. Beach. Nazwijmy ją Beach. Beach! I want to... nie, dobra, nie. Chciałbym troszkę zróżnicować sobie jakieś bieganko, niebieganko. Ale to jest jeden wielki ocean! Jak mam, kurde, nie pływać? Jak moją ulubioną aktywnością ma nie być pływanie? Ohoho! O, to sobie zostawimy na następny odcinek. To mnie goni! To mnie goni! Gdzie to jest? Gdzie jest ta kapsuła? Jestem ślepy? Gdzie jest ta kapsuła? No dotąd mnie doprowadził sygnał i nie wiem, gdzie jest kapsuła. Tam jest. Jezu. To sobie zostawimy na później. Minąłem ją. To sobie zostawimy na następny odcinek. Ja tu zostanę i sobie zostawimy to na następny odcinek. Get the fuck out!
Jezu, jakie to jest dzikie. Ja chcę to zeskanować. O fuck, nie, nie utop się, proszę, nie, no nie. Świetnie, super. Już trzeci raz zginąłem w tej grze. Halo? Jezu, jak się zesrałem, co jest? Płyniemy tam jeszcze raz. Zobaczymy sobie światełko i płyniemy tam jeszcze raz. Ja muszę tam dopłynąć. Kurde, ja chcę zdobyć to PD. Ja chcę ich ocalić. Co tu w ogóle pisze? Ile ja tu sobie wyłączę? O! Unieruchomiona w pobliżu systemu jaskiń i atakowana. Kapsuła ratunkowa. Kurde. Mam nadzieję, że przeżyli. Przebiło się. PDA. Nie mieli tyle szczęścia. Kurde, jedynie nie dam się zabić. Płyń. Płyń. No nie zrobisz mi tego. Nie zrobisz mi tego. Ja zamęczę tą swoją postać. Ja się źle z tym czuję. Fragment Simufa. Fajnie. Czyli... Chyba nie przeżyli. To jest dzikie miejsce. Ale to sobie zostawimy na następny odcinek. Wiecie? To sobie zostawimy na następny odcinek. Ja tu sobie poogarniam w międzyczasie kilka rzeczy. Tam jest kapsuła. Ogarnę sobie kilka jakichś podstawowych rzeczy, czyli wodę, jedzenie, coś tam. Widziałam tam wodoszczelną tą skrzynkę. To wezmę sobie ten schowek, też gdzieś położę, gdzieś na wodzie. I... Bo staram się do niego pochować rzeczy, bo mam pełen ekwipunek, co widać w sumie bardzo dokładnie. Więc troszkę się ogarnę z miejscem. I... W następnym odcinku przyjdziemy tutaj. Ja już nie będę teraz nagrywać na zapas, wystarczy, że dwa odcinki po kolei nagrałem. A ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i... Cześć!